Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Dzisiaj wracamy do tego typu urządzeń, które są naprawdę tanie i które służą do takiego typowego amatorskiego majsterkowania. Jest to przystawka firmy Parkside, która powinna nam zastąpić wyżynarkę. Jak gdy zobaczyłem ją w Lidlu, od razu przypomniały mi się czasy przystawek Celma. Ty takimi urządzeniami wykonywałeś się większość projektów amatorskich. Czy ta przystawka będzie podobnej jakości jak tamta? Nie chcąc być złośliwym, powiem delikatnie, że wątpię, ale oczywiście sprawdzimy to podczas testu. Zapraszam. Zaczniemy tradycyjnie od informacji podanych na pudełku. Jak widzicie, skład zestawu to nasadka wraz z rączką oraz 5 ostrzy do metalu, do drewna, jak również do płyt wiórowych. Jeżeli chodzi o dane związane z pracą, to mamy podaną jedynie wysokość skoku 10 mm oraz że do połączenia z wiertarką mamy trójkątne złącze o rozmiarze 1,4 cala. Z drugiej strony mamy praktycznie powtórzone informacje, o której mówiłem przed chwilą. Dodatkowo wyszczególniony mamy typ złącza dla przeszczotu i jest to typ T, czyli stosowany przez wiele firm, np. Boscha czy też Parkside'a. Dodatkowa informacja jest jeszcze taka, że tą nasadkę możemy stosować praktycznie ze wszystkimi typami wiertarek, za wyjątkiem wiertarek udarowych. Tak wygląda zestaw po wyciągnięciu z pudełka, no niestety nie wygląda tak jak wynikałoby z opisu, bo po pierwsze nie ma instrukcji, choć tak naprawdę nie wiem czy jakakolwiek instrukcja do tego zestawu była, ale na pewno nie ma jednego z pięciu brzeszczotów, bo jak widzicie mamy tylko cztery, ktoś po prostu tutaj musiał grzebać i sobie taki brzeszczot zabrać. Jeżeli chodzi o samą przystawkę, to oprócz elementów przekładni, jak i tutaj elementów właśnie tego złącza i uchwytu na brzeszczot, w całości wykonane jest z plastiku. Ten plastik tutaj w niektórych miejscach jest ogumowany w celu polepszenia jego trzymania. Dodatkowo mamy trzy miejsca, gdzie możemy wkręcić rączkę, którą będziemy się posługiwać z jednej strony, tutaj z przodu, jak i z drugiej strony, w zależności od typu pracy i naszych preferencji. Stopa jest plastikowa, także na pewno dość szybko będzie nam się tutaj wycierała. Jeżeli chodzi o montaż samego ostrza, no jest on tradycyjny, jak dla złącza typu T. Musimy na początku przekręcić troszeczkę ten pierścień, następnie wsadzić ostrze i w tej chwili ten pierścień wyluzować. Upewnić się, że sam brzeszczot jest włożony w rolkę prowadzącą. Jak działa ta maszynka? Jeszcze na razie bez wiertarki, po prostu w momencie, gdy tutaj będzie podłączony napęd. No to dolna część będzie wykonywała skok i za pomocą brzeszczotu będzie dokonywane cięcie. Jeżeli chodzi o gabaryty i wagę, to nasza przystawka waży 371 gramów. Jej wysokość to niecałe 15 cm. Natomiast wymiary podstawy są następujące: 10 na 6 cm. OK, zobaczmy w takim razie jak nasza przystawka pracuje już po podłączeniu do wiertarki. Wiertarkę mamy z zupełnie innej firmy, konkurencyjnej. Także nie ma tej mowy o jakiejś kryptoreklamie. No i oczywiście, żeby nasz zestaw zaczął teraz działać, musimy zamontować to złącze w uchwycie wiertarskim. Także tu sobie dopasujemy rozmiar. Myślę, że będzie OK i temat wydaje się gotowy. Dodatkowo możemy oczywiście zamontować sobie rączkę. Na razie z tej strony zobaczymy, jak tym się będzie pracowało. I teraz zobaczmy na początku, jak nasz zestaw działa na sucho. Wygląda na to, że będzie piłowało, aczkolwiek nie wiem dlaczego. Uchwyt samego brzeszczotu uderza w rolkę prowadzącą, to na pewno nie powinno tak wyglądać, no ale może tutaj jest jakiś błąd konstrukcyjny, albo ten uchwyt został źle wymiarowany, albo to jest jakaś indywidualna przypadłość akurat tej sztuki, którą mnie udało się kupić. Ok, zamontujemy w takim razie jeszcze raz brzeszczot, tutaj zwracam uwagę, żeby nie nacisnąć przez przypadek na któryś z elementów sterujących wiertarką, żeby sobie nie poranić palców, tak naprawdę najlepiej byłoby wyciągnąć w tej chwili baterię, no ale myślę, że się uda zrobić to w miarę bezpiecznie. Brzeszczot jest założony, oczywiście pamiętamy o kierunku. Tutaj mamy przód, w tą stronę, w którą będziemy pracować. Także zęby muszą być skierowane również w tą stronę. W takim razie czas na test. Spróbujemy sobie przeciąć taką deskę modrzewiową no i zobaczymy, jak tą przystawką się pracuje. Udało się przeciąć, urządzenie przetrwało. Co prawda trwało to moim zdaniem bardzo długo, ale no niestety ta przystawka nie ma tutaj żadnego mechanizmu wahadłowego, dzięki któremu moglibyśmy regulować właśnie posuw i przez to zwiększać efektywność swojego cięcia. Dodatkowo są ogromne wibracje i jakość tego cięcia jest naprawdę słaba. Zróbmy w takim razie eksperyment. Wyjmiemy sobie ten sam brzesz, o którym chcieliśmy przed chwilą, także na pewno bardziej ostry nie będzie, i przełożymy go do urządzenia, już dedykowanego, czyli takiej faktycznej wyżynarki, akumulatorowej, innej firmy. Tutaj go założymy, na całe szczęście, złącze mamy dokładnie to samo. OK, powinno być dobrze. I teraz to samo cięcie wykonamy właśnie za pomocą tego urządzenia. Mechanizm wahadłowy ustawiony jest w środkowym położeniu, zapewniającym kompromis między dokładnością a wydajnością cięcia. Myślę, że ten fragment, który zobaczyliście przed chwilą nie wymaga zbytniego komentarzu. Ja jeszcze przełączę to na to najszybsze cięcie. Wydaje mi się, że uzyskaliśmy podobny wynik. W takim razie czas na krótkie podsumowanie. Co prawda, brakuje tutaj testu cięcia w metalu, ale ja osobiście nie mam zamiaru się tym urządzeniem katować i ciąć nim jakiejkolwiek blachy, jakiejkolwiek grubości. Jeżeli chodzi o plusy tej przystawki, to ja tutaj widzę dwa. Jeden to, że w ogóle tnie. Owszem, wolno, bo wolno, ale tnie, i na przykład gdy nie mamy wyżynarki. Lub też na przykład gdy potrzebna nam jest wyżynarka akumulatorowa, mamy tylko sieciową, no to taka przystawka załatwia troszeczkę problem w jakimś niedostępnym miejscu, gdzie nie mamy zasilania, tym urządzeniem w miarę sobie poradzimy. Drugi plus to cena. Cena tej przystawki to 27 zł, tak więc ja za bardzo z powodu tego zakupu nie będę płakał, bo choćby dla samych tych brzeszczotów warto było to kupić. No jeszcze bardziej byłoby warto, gdyby ich zamiast 4 było faktycznie 5, tak jak było podane na opisie na opakowaniu. Jeżeli chodzi o minusy, to już mówiłem podczas testu. Bardzo duże wibracje, jakość cięcia słaba, no i nie mam tej mechanizmu wahadłowego, także szybkość tego cięcia naprawdę pozostawiała wiele do życzenia. Oprócz tego, w stosunku do takiej tradycyjnej wyżynarki, no nie mamy kilku innych rzeczy. Nie mamy systemu odciągu wiórów, nie mamy oświetlenia, nie mamy prowadzenia laserowego. No ale umówmy się, w cenie 27 zł, nie ma co od tego urządzenia takich rzeczy oczekiwać. I jeżeli idziemy na kompromis, jeżeli chcemy kupić sobie taką przystawkę, to musimy być świadomi, że po prostu jest to urządzenie prowizoryczne, amatorskie, do jakiegoś bardzo sporadycznego użytku. Z mojej strony to wszystko dzięki za oglądanie, za poświęcony czas. Dajcie łapkę w górę, że Wam się podobało i nie zapomnijcie subskrybować kanału. Do zobaczenia. Trzymajcie się.